lekcja pod tytułem Odejmowanie ułamków zwykłych. O jednakowych mianownikach oczywiście. Umiemy już dodawać ułamki o jednakowych mianownikach, no to teraz nauczymy się je odejmować. Popatrzmy, mamy takie odejmowanie. 5 szóstych odjąć 2 szóste. Wyobraźmy to sobie najpierw, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj kółeczko podzielone na 6 równych części, więc zaznaczmy 5 szóstych. Zaznaczam. Pierwsza jedna szósta, druga jedna szósta, trzecia jedna szósta, czwarta jedna szósta, piąta jedna szósta. Teraz o, to wymarzę i to, co mi zostało, to jest właśnie 5 szóstych. No to teraz, czym jest odejmowanie? Odejmowanie jest zabieraniem, prawda? No to zabieram. Ile? 2 szóste. Zabrałem pierwszą jedną szóstą i zabieram drugą jedną szóstą. Proszę bardzo, tak dokładnie. Ciach. Zabrane. Ile zostało? 1, 2, 3. 3 szóste. Domyślasz się już, jaka jest zasada? Tak samo jak w dodawaniu. Mianowniki mamy te same i mianownik po prostu przepisujemy. A odejmujemy licznik od licznika. Od tej liczby odejmujemy tą. 5 odjąć 2 równa się 3. Proste, prawda? No to przećwiczmy sobie. 5 siódmych odjąć 2 siódme. Mianownik przepisuje. Pierwszy licznik odjąć drugi licznik. 5 odjąć 2. 3. Wynik gotów. Drugi przykład. Mianownik przepisuje, czyli 12. 8 odjąć 5. 3. Wynik gotów. Czy czegoś nie powinienem zrobić? Zwracałem uwagę przy dodawaniu, że warto się zastanowić, czy nie trzeba skrócić. Skrócimy. Nie zostawiajmy tak. Skrócimy przez 3. 3 podzielić na 3. 1. 12 podzielić na 3. 4. I to jest dopiero ułamek nieskracalny, a więc ostateczny wynik. Przypominam Ci, to musi być odruch. Zawsze patrz, skróci się, a jak skróci, to skracaj. Następny przykład. Mianownik 15. Przepisujemy. 6 odjąć 3. 3. Da się skrócić? Tak. Podzielimy przez 3. 3 podzielić przez 3. 1. 15 podzielić przez 3. 5. Wynik gotów. Następny przykład. Mianownik przepisujemy, czyli liczbę pod kreską, 24. Odejmujemy liczniki. 11 odjąć 7. Ile to będzie? 4. Da się skrócić? Da się skrócić. Przez 4. 4 przez 4. 1. 24 podzielić przez 4. 6. Wynik gotów. Widzisz więc, odejmowanie jest bardzo proste. Przepisujemy mianowniki i odejmujemy od pierwszej liczby drugą. Poćwiczmy dalej, jak zwykle będzie troszkę trudniej, no bo oto mamy liczby mieszane. Pamiętasz w dodawaniu, jak robiliśmy? Dodawaliśmy najpierw do siebie liczby, a później ułamki. Tu podobnie zrobimy, tak samo. Najpierw odejmiemy od siebie liczby, o ile istnieją. Proszę bardzo, 3 odjąć 1 równa się 2. A teraz odejmujemy ułamki. 3 piąte odjąć 1 piąta. Piątkę od razu przepisujemy do mianownika. 3 odjąć 1, 2. Wynik gotów. Następny przykład. 9 odjąć 7 równa się 2. A teraz ułamki odejmujemy. 7 osiemnastych odjąć 2 osiemnaste. Mianownik od razu przepisujemy. Liczniki odejmujemy. 7 odjąć 2, 5. Następny przykład. 4 i 3 czwarte odjąć 1 czwartą. Tu nie ma liczby, ale podobnie przypominam Ci, że możesz sobie wyobrażać, że tutaj stoi 0. Kogo nie wpisuj, tylko tak w wyobraźni. I teraz 4 odjąć 0 to jest po prostu 4. I teraz odejmujemy ułamki. 3 czwarte odjąć 1 czwarta. 4 w mianowniku przepisujemy, odejmujemy liczniki. 3 odjąć 1, 2. O, tu można skrócić, więc skróćmy. To będzie 4, bo skracanie na liczbę nie działa. Skracamy tylko ułamek. Przez ile tu skrócimy? Przez 2. Licznik podzielić na 2, czyli 2 na 2 to jest 1. I teraz mianownik 4 podzielić na 2 to jest 2. 4, 1, 2 jest ostatecznym wynikiem. Kolejny przykład. Podobna sytuacja. Tu też nie ma liczby, więc wyobrażamy sobie, że tu stoi 2.
i odejmujemy. 3 odjąć 0 to jest 3, powiedziałem 2, tu 0. I teraz ułamek odjąć ułamek. 7 dziewiątych odjąć 5 dziewiątych. Dziewiątkę przepisuję od razu do mianownika. 7 odjąć 5, 2. I wynik gotów. Tak to działa. Gdzie tutaj jest, możesz sobie zadać pytanie, niespodzianka, czyli trudność. Gdzie się uczniowie mylą? Na tym nie mylą się prawie nigdy. Jak już przećwiczą dużą ilość tych odejmowań, to pamiętają, trzeba przepisać mianownik, licznik odjąć od licznika i sprawa załatwiona. Mylą się w takich sytuacjach. Popatrz. Pierwsza groźna sytuacja. Kiedy mamy od liczby odjąć ułamek. A tu nie ma ułamka. Co zrobić? No popatrz. 6. To jest nasze 6. 6 jednakowych kółek. Co w takim wypadku robimy? Popatrz. Pierwsze całe kółko, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, ale ja to szóste podzielę na 4 części. Dlaczego na 4? Bo tutaj w ułamku, który odejmuję, jest mianownik 4. Dlatego tą ostatnią kółko podzieliłem na 4 części. To jak mogę to wszystko zapisać? Te kółka to jest 1, 2, 3, 4, 5 całych kółek, a to w postaci ułamka jak zapiszemy? 4, 4. Powiesz, o rany, ale tu jest przecież ułamek niewłaściwy. To nic. W tym momencie wolno, a nawet trzeba tak zapisać. Czyli zamiast pisać 6, piszemy 5 i 4, 4. Co mi to da? Ano popatrz. Czyli zamiast zapisać to 6, napiszę 5 i 4, 4. No i odjąć te 2, 4. I teraz już to wygląda znajomo. To już się da zrobić. Popatrz, tu mieliśmy takie przypadki. O tu i tu były identyczne przypadki, prawda? Czyli jak to sobie wyobrażamy? No, że tutaj stoi to niby 0, czyli 5 odjąć to domyślne 0 to jest 5. I teraz odejmujemy ułamki. 4 czwarte odjąć 2 czwarte, czyli przepisuję mianownik. 4 odjąć 2 to jest 2. I gotowe, prawda? No, wypadałoby tu jeszcze skrócić, czyli napisać, że to jest 5 i 1 druga. Ale najważniejsze, jak to się robi. Czyli zamienia się jedno z tych kółek na ułamek. Tak to sobie wyobrażamy. Teraz już bez rysowania kółek będziemy robili podobne przykłady. No bo tu jest identyczny przykład. Od liczby bez ułamka musimy odjąć ułamek. Czyli co się dzieje? Ta liczba zmniejsza się o 1, bo to zawsze to ostatnie kółko, czyli zrobi się z niej 7. I z tego ostatniego kółka, czyli z tej jedynki, którą zabrałem od ósemki, robię ułamek, który u góry i u dołu ma dokładnie to samo. A ile? Tyle, ile tu jest w mianowniku. No bo w tym przypadku to ostatnie kółko, które tu dzieliłem na 4 części, w wypadku tego odejmowania musiałbym podzielić na 15 części, bo tu jest 15 w mianowniku. Dlatego jest 15 piętnastych. No i teraz minus 2 piętnaste równa się 7. 15 odjąć 2 to jest 13 i oczywiście piętnastych. Kolejny przykład. Trójka zmniejsza się o 1, czyli robi się dwójka. I ułamek 3, trzecie. Bo tu jest trójeczka. Minus 2 trzecie to jest 2. I teraz ile trzecich? 3 odjąć 2, 1. Ostatni z tej serii przykładów. Czwórka zmniejsza się o 1, robi się trójka. Z ułamkiem 5 piątych, bo tu była piątka. Odjąć 2 piąte, to nam wychodzi 3. 5 odjąć 2 to jest 3. I oczywiście mianownik bez zmian, piątych. Radzę na początku przynajmniej, jak będziesz takie mieć przykłady, rysować sobie. I pamiętać, że coś się musi dziać z tym ostatnim kółkiem. On musi być podzielony na tyle części, co w mianowniku ułamka, który odejmuje. To już było trudne, prawda? Trudne. Te. A za chwilę będzie niestety jeszcze trudniej. Pokażę Ci dlaczego. Popatrzmy na ten przykład. Na razie wygląda niegroźnie. 4, 1, czwarta minus 1 i 3, czwarte.
zazwyczaj uczeń próbuje robić. No, zgodnie z metodą, o której było parę minut temu, odejmuje liczbę od liczby. 4 odjąć 1 to jest 3 i teraz się zabiera za odejmowanie ułamków. 1/4 odjąć 3/4. Przepisuje 4 do mianownika i, ojojoj, próbuje odjąć od 1 3. Czyli wykonaj takie działanie. 1 minus 3. Ileż to jest? Nie umiemy czegoś takiego wykonać. Więc nie wiemy, co tutaj ma być wpisane, bo 1 minus 3 nie da się tego wykonać. Przynajmniej w 4 klasie. A więc wycieramy to wszystko. To wszystko wycieramy. Wycieramy i jak do tego podejdziemy? Jak to rozwiązać? Bo to jest rozwiązywane jak najbardziej. Podobny trik zastosujemy jak przed chwilą. Pamiętasz, co się działo? Jak nam brakowało tutaj ułamka? Dzieliliśmy ostatnie kółko. Tu zrobimy dokładnie to samo. Popatrz. To jest 4 i jeszcze 1/4. To jest dokładnie o ta liczba, 4 i 1/4. Co robię? Ostatnie całe kółko znowu dzielę na ile części? No na tyle, co jest w mianowniku, czyli na 4. To jak to mogę teraz zapisać? O tą liczbę. 1, 2, 3 całe kółka i jeszcze ile czwartych? 1, 2, 3, 4 i ten kawałeczek, czyli 5. 5/4. 3 całe i 5/4. Co mi to daje? No popatrz. Zamiast 4 1/4 pisze 3 całe i 5/4, minus 1 3/4 i teraz już się da to odjąć. 3 odjąć 1 jest 2. Przepisujemy 4 do mianownika. 5 odjąć 3 jest 2. I gotowe. Ta sama, jakby ten sam pomysł. Zamieniamy ostatnie kółko na ułamek. No to przećwiczmy to sobie już bez liczenia, bez rysowania tych kółek. Proszę bardzo. 5 2/7, chcemy odjąć 2 3/4 i widzimy, że tutaj licznik jest mniejszy od tego. Więc co robimy? Tą liczbę zmniejszamy o 1, czyli będzie 4. A tutaj jaki ułamek dopisujemy? W mianowniku oczywiście jest 7. A w liczniku co się dzieje? Dodajemy to, co było do wartości mianownika. W ten sposób. No i minus 4/7. Skomplikowane, wiem. Ale na tym się najczęściej uczniowie niestety przewracają na sprawdzianach. Nie pamiętają, jak to działa. Dobrze jest sobie w związku z tym, jak będziesz ćwiczyć w domu, pracę domową, rysuj. Rysuj. No bo